Dzień dobry, witajcie 28 września 2024 roku z okolic Milicza na Dolnym Śląsku. Zapraszam na spacer i ewidentnie grzybobranie, bo jestem tutaj z pół godziny, a naprawdę dobrze się dzieje. Zaczęły się podgrzybki brunatne, więc fantastycznie, ale stoję też koło miejsca z prawdziwkami, także jest naprawdę dobrze. Zapraszam Was na spacer. Takie ładne podgrzybeczki maluszki. A tu prawdziwki przy sosnach. Na razie jestem w lesie sosnowym, ale z domieszką buków. No fajnie się dzieje. Ten wysyp podgrzybków się tutaj dopiero zaczyna, ale za chwilę to będzie szaleństwo jakieś po prostu. Ale miło, już miło się robi. Dokładnie w tej sekundzie sobie szłam i myślałam o tym, że Milicz i tutaj te okolice, przynajmniej ta część, w której jestem, czyli koło Piękocina, to nie są lasy prawdziwkowe, kiedy... W koszyku, jak widzicie, przede wszystkim małe, ładne, śliczne, właściwie takie zamszowe podgrzybki brunatne. Parę prawdziwków, siedzunie sosnowe. Od 10 lat nie pod ochroną. Grzyby, które rosną wyłącznie pod sosnami, ale trafiają się też śliczne borowiki szlachetne. Spora grupka maślaków żółtych, jadalnych. Tutaj po prostu przewspaniały las, aż by się tutaj prosiło o jakieś prawdziwki. Patrzcie, jaki cudny, wygodny do chodzenia las bukowy, ale na razie za bardzo nie widać tutaj żadnych grzybów i w ogóle jest bardzo nierównomiernie tutaj dzisiaj. W kilku moich sprawdzonych miejscówkach były podgrzybki, trochę prawdziwków, ale są też takie miejsca jak teraz, że chodzę długo i nic nie ma. A jednak jest. A i ślicznotek. Tak jak mówiłam, te grzyby są raczej miejscowe i teraz jestem trochę zniechęcona, bo po dłuższej chwili, jakiejś dobrej godzince bez grzybów, poza maślakami, a teraz fajna miejscóweczka podgrzybkowa, bo zaczęłam już, tak wiecie, łypać do tego koszyka i zastanawiać się, czy mi się przypadkiem nie zdawało, że ja znalazłam dzisiaj te piękne podgrzybki, ale nie, jest następna fajna miejscóweczka. Taka monokulturka sosnowa. Tutaj czasem są takie wysypy, że po prostu na każdym kroku są takie ilości. A dzisiaj na razie jeszcze
Trzeba trafić na dobre miejsce. No, ale można, jak widać. No, tu jest pięknie, powiem wam naprawdę. To nie są te takie na tych tłustych trzonach, takie zamszowe, ale wciąż bardzo ładne. A tu nawet takie serduszko albo dupka. Jeszcze chwilę tutaj połażę i chyba się przeniosę gdzieś do lasu jakiegoś liściastego bardziej. No chyba, że tu mnie wciągnie coś znowu. No, ten bardzo ładny. Tutaj zerwał ponurnika aksamitnego grzyba niejadalnego. Z góry faktycznie dosyć przypominającego podgrzybka. Tutaj na przykład maluch to już w ogóle wygląda jak podgrzybek. Ale podgrzybka ten ktoś zostawił. Za jakiś czas chyba się jeszcze przeniosę do innego lasu, bo jednak mam chrapkę wizualną na borowiki szlachetne i żeby troszeczkę dosuszyć jeszcze do tych wczorajszych zbiorków, do jakiegoś pełnego słoika. Natomiast tutaj mamy naprawdę uroczą scenkę, która ewidentnie zatrzymuje mnie jeszcze w tym lesie. No co to za scenka? Tutaj jak widzicie mój koszyczek, który stopniowo, aczkolwiek nie w takim szybkim tempie, jak myślałam, zapełnia się. A koło niego piękny, utopiony po prostu w mchu borowik szlachetny, malutki, śliczny. Obok drugi, też bardzo ładny. O, i tam jeszcze trzeci i chyba czwarty, czy nie? Trzeci na pewno. O, trzeci i czwarty też. A tutaj tęgoskóry. Też jest sporo tęgoskórów. No więc bardzo, bardzo, bardzo miły widok. W zasadzie jak sobie tutaj teraz idę, to myślę o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tu się trafił jakiś borowik sosnowy. Jest to fajny sosnowy bór, dosyć podobny w klimacie do borów dolnośląskich, w którym jest moje jedno z dwóch miejsc na borowiki sosnowe. Pierwsze oczywiście w Górach Sowich i stamtąd najczęściej pokazuje. No ale czemu niby miałoby tutaj nie być? Fajne miejsce. A ten jest po prostu z tych najidealniejszych. Zamszowy łepeczek. Cudowny. Bardzo fajnie, bo jest nowy pojaw tutaj siedzuniów sosnowych. Jakiś miesiąc temu było, może ze 3 tygodnie temu byłam tutaj i były. Wtedy nie było żadnych innych grzybów praktycznie. Teraz pośród podgrzybków i prawdziwków, więc fajnie. Siedzuń sosnowy, na którego większość grzybiarzy mówi kozia broda, czy tam wielu grzybiarzy. Chociaż pisaliście mi kiedyś w komentarzach jakieś inne nazwy też. Wcześniej ten grzyb atlasowo nazywał się szmaciak gałęzisty. Bardzo lubiłam tą nazwę, uważałam, że była urocza. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, że jest to grzyb, który wciąż wywołuje bardzo wiele kontrowersji. Ostatnio wrzucałam na fejsa niewinnego posta z fotką siedzenia i siebie swoją, który nie wiadomo czemu poszedł, oprzedł po prostu całego Facebooka. Gdzieś tam Facebook go wypromował, ludzie zaczęli tam pisać, że nie masz się co chwalić, grzyb pod ochroną. I tak jest zawsze przy siedzeniu, zawsze są jakieś takie komentarze. Był kiedyś pod ochroną, ale od
dokładnie 10 lat nie jest już pod ochroną, można go zbierać. Rośnie w lasach sosnowych, pod sosnami. Czasem może się zdawać, miałam kiedyś taki przypadek, że rósł, wydawało się, że pod dębem, ale były w tym lesie też sosny, więc ten system korzeniowy musiał być taki, że on gdzieś tam do korzenia sosny przyrósł, gdzieś tam z nią mikoryzował. No i tak to jest. Jest jeszcze jeden siedzuń jodłowy, tożsamy również z siedzuniem dębowym, który rośnie właśnie albo pod jodłami, albo dębami, i tamten jest pod ochroną, a ten sosnowy nie. Nie wiem, czy widzieliście wczorajszy filmik z Mrozowa koło Wrocławia. Wczoraj bardzo dużo prawdziwków. Dzisiaj stwierdziłam, że się wybiorę posprawdzać jeszcze te podgrzybki i rzeczywiście to był niezły traf. No trochę mnie coś teraz zmogło, chętnie bym się kimnęła w tym lesie, ale nie jest dzisiaj tak bardzo cieplutko, żeby się wylegiwać na ziemi. Stąd ten mój głos taki troszeczkę zmulony, wybaczcie, ale zaraz mam nadzieję dojdę do siebie. Przede mną urlop, więc mam nadzieję, że uda mi się wypocząć. I mam nadzieję, że niedługo pokażę Wam zupełnie inne gatunki grzybów. Na pewno pokażę Wam inne miejsca, bo będą to nowe dla mnie miejsca. Także już z góry zapraszam na filmiki, jeśli będę miała jakiś internet. A jak nie, no to zobaczymy. Może później wlecę. Jeśli można się znaleźć w grzybowym raju, to ja w nim chyba właśnie się znalazłam. Ta chwila będzie mi się śniła. Jest tutaj po prostu przepięknie. Zaraz Wam to pokażę. Taki lasek, wiecie, gdzieś taki mały lasek, ale skusiły mnie takie małe dębusie, bo przypomniało mi to właśnie takie moje sprawdzone laski w Borach Dolnośląskich koło Ławszowej. I co tu się dzieje, to jest po prostu pięknie. Do tego jest taki magiczny klimat. Jestem sama. Wszyscy grzybiarze się rozeszli już do domów, nikogo nie ma. Jest takie późniejsze popołudnie. Coś pięknego, po prostu jestem w niebo wzięta. Magia. Zaczęło się od tych dwóch. Muszę tutaj w ogóle ostrożnie chodzić, bo już się pogubiłam w międzyczasie. Te żółciutkie to maślaki żółte, czyli gdzieś tutaj muszą być modrzewie. No chodzę ostrożnie, bardzo ostrożnie. Gdzie one były? Dobra, już widzę. To jest dopiero pierwsza część. Jest kilka takich miejsc w tym lasku. Część pierwsza. Kawałeczek dalej. Zobaczcie, jak one fikuśnie wyrosły te tutaj. O, patrzcie, nawet jest jeden jeszcze ukryty. No to chyba sobie mogę odpuścić Bory Dolnośląskie, bo w przeżywaniu mam to, co mi się właśnie z tych Borów Dolnośląskich przypomina. O kurczaki. Tutaj to chyba były wszystkie, chociaż nie pamiętam. A najlepsza jest teraz. I w ogóle nie wiem, czy to nie jest przypadkiem moje najlepsze prawdziwkowe zdarzenie. Nie wiem, czy miejscówka, nie wiem, jak ona się zachowuje jakoś regularnie, że tak powiem, bo pierwszy raz tutaj jestem, ale to, co tutaj zaraz Wam pokażę, to jest naprawdę coś niesamowitego, spełnienie marzeń chyba każdego grzybiarza. Wiem, że teraz jest świetnie, na pewno też.
Też macie fajne strzały. Słyszałam o takich doniesieniach, że jest po 50 prawdziwków w jednym miejscu. No tu nie ma aż tylu, ale jest po prostu bajecznie w takim magicznym lasku. Słoneczko wyszło teraz na mnie, świeci, jest cudnie. Fajnie, że ich nie zdeptałam, bo tędy przechodziłam. Patrzcie, jak wspaniale pochowane. Takie maluchy zgrabne, cudne. Uwielbiam, jak się coś takiego wyłania, taka niespodzianka. Ale one pachną, Boże. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze był. Tutaj. Idziemy dalej. To dopiero początek. Tra, ta, 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 ta. Ostrożniutko. Dobra, tu też podgrzybki. Ale to za chwileczkę. Tu też ukryty jakiś podgrzybuniek, ale oglądajmy dalej prawdziwki. Bo jest po prostu szaleństwo. Szał, co? Dobra, jak coś, to nie wszystkie namierzyłam jeszcze. Dobrze mnie tknęło, żeby dzisiaj wziąć większy koszyk. Całe moje misternie poukładane podgrzybeczki zostały przykopane górą prawdziwków, która się zwiększa. Będzie układanie na nowo zaraz. Jeśli kiedykolwiek miałabym się znaleźć w grzybowym raju, to byłoby to chyba właśnie dzisiaj. W tym właśnie lasku, w którym na koniec nacięłam tyle pięknych prawdziwków. Cudowny dzień, tak właśnie sobie wyobrażamy idealny grzybowy wrzesień, już jego końcówkę. Piękne borowiki szlachetne, wystartowały podgrzybki brunatne. Poza nimi tylko jeszcze trochę maślaków i siedzuniów sosnowych, ale i tak wspaniały dzień. Nie i tak, tylko po prostu jeden z wspanialszych kiedykolwiek na grzybach, a w tym roku to na pewno. Pozdrawiam Was. Zapraszam na spacer do lasu. Dolny Śląsk darzy świetnie. Mam nadzieję, że u Was też rosną takie piękne grzybeczki. Trzymajcie się ciepło. Hejka! To wygląda niesamowicie jak taka urna, a to jest stara czasznica, stara purchawka oczkowana. Ile zarodników. Nie no, tak oczywiście na serio, to przeżyłam w życiu bardzo dużo udanych, wspaniałych, fascynujących grzybobrań, ale to jest na pewno jedno z fajniejszych, a na pewno jedno z najlepszych, jak nie najlepsze w tym roku. Fajnie, że się tu wybrałam i widzicie, sobota, dużo innych grzybiarzy i też zaczęłam dosyć późno, bo gdzieś tam chyba w pół do pierwszej, a udało się nazbierać koszyk wspaniałości. Fakt, że punktowo jest naprawdę bardzo dużo grzybów, ale też się nie zraście, jak się gdzieś wybierzecie na przykład jutro czy jakoś na dniach, to nie jest też tak, że jest wszędzie równomiernie, raczej punktowo. No a tutaj mi robotę głównie ten ostatni lasek dębowy zrobił. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Jeszcze chyba raz z Dolnego Śląska, a potem już z innych rejonów urlopowych. Pa, pa. Heja.
Mimo, że dzisiaj było takie prawdziwkowe szaleństwo, to zakończmy sobie akcentem podgrzybkowym, bo tutaj mam grupę takich prześlicznych, tłuściutkich, zamszowych podgrzybków. Poglądajmy jeszcze, dłuższy czas nic nie znalazłam, więc tylko ten koszyk mi przypomina, że faktycznie były jakieś grzyby, ale końcóweczka też bardzo, bardzo przyjemna. Pozdrawiam, jest piękny wieczór, trzymajcie się, pa, pa. Już przy aucie praktycznie, ale już nie zbieram. Słuchajcie, mam opór grzybów. A tutaj jeszcze komitet pożegnalny po prostu. Trzy borowiki szlachetne już prawie przy aucie. Cztery. A, śliczne.